mecz między Hetmanem, nie, między Kolnem a Hetmanem Białystok, to był mecz walki, wygrała drużyna, która moim zdaniem grała poukładaną piłkę, ale i mój zespół, który prowadzę, był lepiej przygotowany do tego meczu technicznie. Zespół z Kolna są to zawodnicy, którzy dużo walczą. Gra polegała na wrzutkach. My próbowaliśmy budować akcję, chociaż strzeliliśmy tak naprawdę jedną z akcji, drugą ze stałego fragmentu z karnego, ale ten karny nam się należał. W tej sytuacji, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, co pan tłumaczy swoim podopiecznym, żeby uwierzyli w siebie, że jeszcze można coś tam zdobyć? Ja podchodzę do każdego meczu indywidualnie i tak staram się i zmotywować, że to, co było, już nas nie dotyczy, a patrzmy do przodu. Jeżeli będziemy patrzeć w tył, to będziemy patrzeć, że przegraliśmy 0-8, że będziemy patrzeć, że przegraliśmy 0-2, 0-1. O tym trzeba jak najszybciej zapomnieć i żyć następnym meczem, bo inaczej są to młodzi chłopcy i oni mi nie zagrają meczu. Na pewno konsoliduje ten zespół dzisiejsza wygrana, bo nam potrzebna była wygrana, żeby ci chłopcy uwierzyli. Średnia wieku w tym zespole wynosi 19 lat, więc o czymś to świadczy, że ten zespół jest taki, jaki jest, ale są to młodzi ludzie, którzy chcą grać w piłkę i to jest najważniejsze.